Prawdziwie wakacyjny klimat towarzyszył uczestnikom 10. turnieju o puchar firmy Astromal, który odbył się na boiskach 3. Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Impreza, która od dekady zaznacza swoją obecność na mapie siatkarskich imprez w naszym mieście, z roku na rok przyciąga coraz liczniejszą grupę czołowych zawodników w naszym kraju. Kolejny turniej o puchar firmy Astromal. Jak oceniasz swoje szanse, jak zeszły rok? Moje szanse. Zdaję sobie sprawę po prostu, na jak wysokim poziomie stoi ten turniej. Z roku na rok coraz lepsze pary przyjeżdżają. Nie skreślam siebie tutaj w tym turnieju. Będę grał na maksa razem z partnerem, no i chcę grać jak najwięcej, ale tak jak mówię, zdaję sobie po prostu sprawę z siły innych zawodników i podchodzę do tego realistycznie, więc głowa do góry i zobaczymy, co będzie. W tegorocznej edycji zdecydowanymi faworytami zmagań byli Bartosz Mariański i Paweł Pietraszko, którzy w sezonie halowym występują na parkietach Plus Ligi. Gracze GKS-u Katowice nie zawiedli swoich fanów i zwyciężyli w całych zawodach, pokonując w finale zeszłorocznego triumfatora Dawida Witkiewicza, któremu tym razem partnerował Michał Majewski. Te dwa ostatnie mecze bardzo trudne. Trzy sety były potrzebne do tego, żeby rozstrzygnąć te mecze na swoją korzyść. Jak oceniacie rywali, przeciwników? Ja myślę, że nie tylko te dwa ostatnie mecze były trudne, ale całą drobinkę mieliśmy trudną, bo pierwszy mecz z bardzo dobrą parą Szczechowicz-Radzikowski, drugi mecz z parą z braćmi Barany, też bardzo na wysokim poziomie. Także ja bym powiedział, że turniej stał na wysokim poziomie, a że się udało wygrać, to bardzo fajnie, cieszymy się z tego. Takie połączenie siatkówki plażowej i siatkówki na hali, to procentuje później w sezonie zimowym, kiedy trzeba na parkietach Plus Ligi rywalizować? Szczerze, w jakiś sposób na pewno nabiera się troszkę tej techniki. Paweł ćwiczy element przyjęcia, gdzie co prawda no, w meczu na hali może rzadko kiedy występuje, ale jednak i myślę, że to tam pomaga. Ja troszkę bardziej zabawowo tutaj traktuję, bo mam szansę pokazać się w ataku i to myślę, że jest taka większa frajda. W spotkaniu o trzecie miejsce para Krzysztof Baran i Patryk Baran musiała uznać wyższość duetu Dariusz Tkaczuk i Krzysztof Wierzbicki. I przez Wojtka Pernaka i mamy 11-10. Jak zapowiadają organizatorzy, w przyszłym roku do Leszna mają zawitać zawodnicy ze ścisłej czołówki polskiego beach volleya. Dlatego już dzisiaj zapraszamy na 11. edycję zmagań o puchar firmy Astromal. 3, 2, 1.